Ja myślę, że możemy mówić o sporym sukcesie, jeśli chodzi o inwestycje. Rok 2012 był bardzo dobrym rokiem, jeśli chodzi o inwestycje. Wymienię najważniejsze: kryta pływalnia wraz ze sztucznym lodowiskiem i połowa tego programu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej to jest kwota 82 miliony brutto. To w tej branży, w tej infrastrukturze to Rawa takich środków na inwestycje nie miała nigdy.